wspaniałe ogrody, które dzisiaj możecie Państwo oglądać na Pszczyńskim Rynku, przygotowane przez naszych ogrodników, to nie tylko jedyna atrakcja, ponieważ te ogrody wieczorem zostaną specjalnie podświetlone i będziemy mieli ogrody światła. Zapraszam już dzisiaj na ten wieczór, ponieważ wydarzenia, które tutaj się dzieją, są dzisiaj chyba bezprecedensjonalne. Drugiego takiego wydarzenia w Pszczynie było 10. raz, robimy ogrody i 10. raz jesteśmy pod wrażeniem, jak można wspaniale przygotować rośliny właśnie na ten szczególny weekend. Mieszkańcy uczestnicząc w grze miejskiej, szukają różnych punktów związanych z rodziną Hochbergów. Dzisiaj mamy w Pszczynie wszystkich potomków Hochbergów, zarówno księcia Petera, jak i Felicitas, czyli córkę Bolka, jedyną, która jeszcze pamięta księżną Daisy razem z panią Stemplowską, ale też Klemensa. Pamiętajmy, że rok 2023 jest rokiem Daisy nie tylko w Pszczynie, ale w Wałbrzychu również, czyli miasto partnerskie Pszczyny. Co roku Zamek Książ bardzo blisko spokrewniony tutaj zamkiem w Pszczynie przyjeżdża i wystawia się ze swoimi warsztatami, ale także z pamiątkami z książa i z pamiątkami dotyczącymi Daisy. Głównym wydarzeniem jest oczywiście tutaj część ogrodnicza, natomiast miasto przygotowało również szereg imprez takich towarzyszących, kulturalnych, od występów na scenie, poprzez konkurs gry miejskiej. Dziś też jest bardzo ważne wspólne wydarzenie. Pan Jacek Jezierski, znany w większości z telewizji, będzie dzisiaj też prowadził takie pogadanki na temat ogrodnictwa. Uwielbiam naturalne rzeczy, a jest to naturalne. No i podobało mi się. Piękne. No cóż można więcej powiedzieć. Chyba widać, jak mógłby na tak załączonym tak, obrazku. No pięknie, naprawdę pięknie. Ogrody piękne, występy, wszystko super, tak jak każdego roku, zawsze coś innego. To oświetlenie budynku to też było bardzo fajne. No ciężko opisać, no to trzeba zobaczyć. No ale ładnie, no właśnie, trzeba to zobaczyć. Nie da się tego opisać po prostu, to trzeba widzieć.